Cześć, nazywam się Iza. Dzisiaj namalujemy na twarzy motelki kwiatek. Rozpoczynę od białego koloru. I zaznaczamy ogólne zarysy kwiatków. Na cały twarz. W momencie, kiedy już mamy zaznaczony kolor biały, dokładamy do każdego płatka odrobinę różu. Brązem domalowujemy środeczki. I teraz rysujemy gałązkę. Tam, gdzie mamy zbyt dużo wolnego miejsca, to rozsypujemy kilka odnóg. Dla podbicia obrazka odrobinę czerni. I domalowujemy jeszcze kilka białych punkcików, które będą udawały jeszcze nierozkwitnięte pączki. Jeśli mamy ochotę, możemy zostawić ten obrazek taki dość monotonny, ewentualnie dołożyć odrobinkę przygaszonej zieleni, pamiętając o tym, że kiedy rozpoczyna kwitnięcie jabłoń, jeszcze nie ma tych liści zbyt wiele, więc nie możemy tutaj dodać zieleni zbyt dużo. Właściwie potrzebna jest ona tylko po to, żeby ożywić obrazek. To jest chyba najprostszy sposób malowania kwiatków. Możemy go sobie troszeczkę modyfikować w momencie, kiedy zmieniamy kolor. Kwiatki będą dokładnie takie same, jakie podobają się naszej córeczce, kuzynce lub innym zaprzyjaźnionym dzieciom. Footstep step two.